taki właśnie alarm karetki pogotowia w pewnym momencie się pojawia w naszym życiu, że pojawia się coś dramatycznego i może spowodować dramat cierpienia. Ale w pewnym momencie karetka już wyłącza sygnał, a pojawia się lekarz, pojawia się pielęgniarka i pojawia się konkretna pomoc i zwycięstwo. I to się przenosi na przestrzeń hospicyjną. Hospicjum to nie jest umieralnia. Hospicjum to życie. Właśnie tu się żyje. W hospicjum życie to jest być. Być, dotknąć, spotkać, powiedzieć kocham, powiedzieć wybaczam, powiedzieć przepraszam i następuje eksplozja życia. Każdy, kto do hospicjum wchodzi, wie, że wchodzi do domu, w którym się płacze, w którym się kłóci, w którym są dramaty, ale się bierze to w ręce i pokonuje razem, czyli dom i serce i życie. To jest właśnie nasze hospicjum na co dzień. Szczęść Boże! Szczęść Boże, witaj! Siostro! Trochę tak, przyjęliśmy giftów od ojca Michała i dzieciaków z Lubrzy od Dominikanów. Siostro. I ty to wypakowałeś w niespodziance? Tak. Niech cię Bóg błogosławi. Dziękuję ci bardzo. Ojej, to czekaj, gdzieś Cześćka była, to zaraz to rozpakujemy. Wygląda, że tylko wczoraj przyszłam tutaj. A już jestem od początku i prawie 10 lat. Jak przychodzisz tu, to nie wiesz planu. Jednego razu przyjdziesz po prostu może z kimś kawę wypić, bo i drugi raz jest taka pomoc potrzebna. Jak dzisiaj widzicie, potrzebna pomoc przysadzić kwiaty, innym razem coś przyszykować, ale jak jest potrzeba, to idę do chorych. Witamy dzisiaj! No, Pan Bóg po prostu z nieba chyba przysłany dla takich ludzi jak ja. Nie mogłam. I Bogu za to dziękuję, że przysłał mi ciebie. Pani Tereniu, jesteśmy dla siebie. Tak. Ludzie słysząc słowo hospicjum zaczynają się bać, tak? Zaczynają się bać śmierci, zaczynają się bać bólu, krzywdy. A tak naprawdę jak się przyjedzie tutaj, to dopiero się doznaje tego, że człowiek odżywa. I zawsze jest takie powiedzenie między nami krąży, wśród tych wszystkich, nie wiem, osób, które tutaj przyjeżdżają, pomagają, że tu się więcej dostaje niż się przywozi. Więcej wywozimy stąd niż przywozimy. A ja jeszcze tylko chciałam spytać z Teresą właśnie, jak tam ta kwestia rehabilitacji? Są jakieś poprawy czy nie? Bardzo jej dużo lepiej zrobiła się. Teraz już nie ma tego tremoru, ręce już nie szczęcie się jej. I bardzo dobrze ręce rozchylone, ona już praktycznie, ona już, jeżeli nic nie mogła absolutnie zrobić, to teraz ona może trzymać w ręku jedzenie, sama zjeść, już może, jak my jej dajemy, to także nawet polepszyła się. Ale ona powiedziała, że ona się tu czuje lepiej niż w domu i jest bardzo wdzięczna lekarzom. Dziękuję wam, lekarze. Dobrze, to ja już pójdę, a wy zróbcie swoje. Dobrze? Trzymajcie się. Nasze hospicjum właśnie wileńskie prowadzi swoją posługę w przestrzeni oddziału stacjonarnego, zarówno dla osób dorosłych, jak i dla dzieci, i hospicjum domowego dla dorosłych i dla dzieci. I w przestrzeni oddziałów stacjonarnych mamy po prostu zalegalizowane 14 łóżek dla osób dorosłych i 12 dla dzieci, czyli w sumie 26 łóżek, ale pacjentów mamy więcej. Teraz jeszcze w tym czasie, kiedy jest trudnym czasem wyzwań związanych z pandemią, każde wołanie, że potrzebuje i pacjent się kwalifikuje, to mimo, że mamy mniej łóżek, ja po prostu pomagam. Najwięcej mamy pacjentów onkologicznych, którzy są w bardzo, bardzo ciężkim stanie. Po prostu te, które już nikt nie chce, których już nikt nie chce w żadnym szpitalu. Ich już z nimi nikt nic nie robi, wtedy oni przyjeżdżają do nas. Już i wtedy już jak i rodzina już nic nie może poradzić w domu, to wtedy oni przyjeżdżają do nas i tutaj żyją u nas do końca. Ale u nas jest i takich chorych, którzy wracają do domu w lepszym stanie niż przyjechali tutaj.
mamy różnych pacjentów, ale najwięcej stany bardzo, bardzo kiepskie, bardzo groźne stany. My wiemy o chorych praktycznie wszystko i jego problemy, i nie tylko zdrowie, ale problemy i rodzinne, jaki jest, i staramy się wszystko to tak zrobić, żeby on nie czuł dyskomfortu. Też ten dom jest takim dobrym przykładem miłosierdzia. Ja nie tylko doświadczam miłosierdzia, ale też mogę się nauczyć tego miłosierdzia i rozumieć, co to znaczy, że to miłosierdzie to nie jest tylko przebaczenie grzechów w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, ale że miłosierdzie to jest też taka praktyczna pomoc. Zmienić pampersa, podać kubek wody, porozmawiać z tym człowiekiem, podzielić się z tym, co masz też w kieszeniu. Podzielić się też swoim człowieczeństwem, powiedział, nie? Smacznego. Dziękuję. To jest ciekawe i trochę dziwne miejsce. Nie wiedziałem wcześniej, nawet sobie nie wyobrażałem, co to za placówka, ale z czasem jakoś się przyzwyczaiłem. Pielęgniarki ubierają mnie, rozbierają, coś poprawiają, przyniosą. Zawsze mogę je zawołać i o coś poprosić. O wszystko, nie wiem. O coś do picia, o otwarcie okna, zamknięcie okna, przykrycie kocem, skorzystanie z toalety. Dziwne to jest, bo jestem przyzwyczajony, żeby samemu dbać o siebie. A tu zwyczajnie nie ma takiej potrzeby. Tu jest lepiej niż w domu. Boże Święty, ze wszystkich stron karmię, podkarmiłam. Co to będzie? To uczycie mnie. Będę tuczona próbką. Pani mówi po polsku? Po polsku? Nie, pani bolszewicówka. Lietuszkę śniadam. Lietuszkę. Niech jest już dęk, tylko podelić. Dalej. Staramy się pomóc, żeby do tego człowieka mniej bolało, ale to się żyje do końca, do ostatniej chwili. I chorzy z księdzem rozmawiają o wszystkim właśnie. Jak minął dzień, też zachęcają księdza, żeby pojechał na spotkanie z przyjaciółmi, że pojechał napić się piwa. Mówimy o meczu, mówimy o filmach, o książkach, jaka jest pogoda, jakim ksiądz samochodem jeździ, jaki jest inny samochód. Właśnie, nie wiem, to jest takie, powiedział, naturalne środowisko człowieka, gdzie się nie udaje, nie zgrywa, gdzie ten człowiek nigdzie nie śpieszy. I też takie jest pytanie, zazwyczaj, czy mnie Pan Bóg ukaże za moje życie. Padają takie też teksty. Ja byłem niedobry, moja żona była dobra, ja byłem niedobra, mój mąż był dobry, moje dzieci były dobre. Sam sobie zasłużyłem na takie odejście, że mnie nikt nie odwiedza. Ludzie sami się przyznają, no, że zasłużyli na coś, nie? I też takie pytanie, co mnie czeka po śmierci. Ksiądz mówi, ja nie wiem, tylko wierzę w to, że Bóg jest miłosierny. Właśnie życie w hospicjum. Biją dzwony pogrzebowe, ale też gra muzyka dyskotekowa, czy jakaś, nie wiem, aria operowa jest śpiewana dla chorego. I to jest życie w naszym codziennym właśnie wydaniu posługi hospicyjnej. Pamiętam pacjentkę, która mówi, że już dawno właśnie pedikurzystki nie było i coś by trzeba było z tymi paznokciami zrobić. Więc przyszła. Kiedy zrobiła już porządek właśnie przy nogach, mówiła, coś te twoje palce nie takie. No chciałabym tu zielony, tu jakiś zmienia kolory. Zrobiła wszystko. Były polakierowane paznokcie. I ta pacjentka mówi, że ona bardzo chce, ma ochotę wypić mojito. Ja nawet jako siostra zakonna nie wiedziałam, co to jest, ale zapytałam moich współpracowników. Było mojito, był wyjazd, były właśnie radosne chwile.
gdy widzimy taką radość po prostu w oczach pacjenta i takie, takie może nawet niewymowne te dziękuję, którego już pacjent nie jest w stanie powiedzieć, ale jego oczy się świecą i widzimy, że jest, jest ta radość, no to dla nas też jest to ogromną radością, kiedy, kiedy przez jakiś drobny gest nawet możemy się przyczynić, by właśnie było lepiej i po prostu świat wokół nas i właśnie te osoby, którym służymy, były szczęśliwsze i wszystko było takie piękniejsze, gdzie jest więcej dobra, a mniej tego, co, co, co jest jakieś złe czy negatywne. Jako siostra zakonna ja służę Bogu tam, gdzie zostanę przekierowana przez wspólnotę zakonną. Zostałam przekierowana do hospicjum. Właśnie ta moja misja hospicyjna przez kilkanaście lat w Gorzowie później zaowocowała przeszczepieniem, taką transfuzją bym powiedziała i przeszczepem na ziemię tutaj wileńską, żeby tu powstało pierwsze na Litwie hospicjum. Pokazała te ruiny i że będzie tutaj hospicjum, to powiem szczerze, no nie będę pokazywać przy tej głowie, ale tak pomyślałam w ogóle, o czym ona mówi, co z tej ruiny w ogóle tu może być. I kiedy to zaczęło powoli powstawać, my nawet, ja powiem szczerze, ja nawet nie za bardzo zrozumiałam, o co chodzi. A tu właśnie, że coś nowego, to, czego jeszcze nie było na Litwie i to, z czym my się nigdy nie spotykali, o tym nie wiedzieli. Siostra Michaela jest tym wyjątkowa, że rzeczywiście ona z niemożliwego robi możliwe. Z tego rumowiska zrobiła San Francisco, jak w tej piosence. Siostra powiedziała, że będzie to dziecięce hospicjum. Ja starałam się ze wszystkich sił, bo to były bardzo potrzebne, duże pieniążki i pomagali wszyscy. I tam przy każdej okazji starałam się, żeby dołożyć choć jedną tą cegiełkę do tego dziecięcego hospicjum. No ja myślę, że może i udało się. Kiedy siostra powiedziała, że będzie budowę rozpoczynać, no to my wszyscy w kolektywie, no nie, to taka kasa potrzebna, no to niemożliwe. Mamy. Wszyscy byliśmy w szoku. Później to wyposażenie, to jednak tyle wszystko kosztuje. No skąd ta kasa, jak my to? Nikt też nie wierzy. Mamy. Także naprawdę wszyscy na Wileńszczyźnie się bardzo cieszymy. I ja zawsze nawet żartuję, jak ktoś z Polski przyjeżdża i mówią, że o, nasze siostry, zabraliście nam siostrę naszą. My się bardzo cieszymy, że wasza siostra jest teraz naszą siostrą i dokonuje tutaj u nas te cuda. Widzę tą placówkę od pierwszych lat, kiedy powstała. Moi rodzice właśnie otrzymali pomoc i teraz przyjaciele. Tutaj właśnie otrzymała pomoc koleżanka mojej żony. Ona jest Litwinką ze Żmudzi, nie mówię po polsku. Ona jeszcze była młodą osobą, jeszcze nie miała chyba 60 lat, kiedy już miała poważnego tego raka, ale ona nigdy nie myślała, że już ona zaraz będzie umierać. Obok łóżka leżała inna osoba i ona zmarła. I ona widziała, jak ta osoba została przyjęta przez personel. Były modlitwy, było coś. I gdy przyszła żona ją odwiedzić kolejny raz, to ona mówi, ty wiesz, Irko, właśnie, jeżeli tak umierać, to ja bym mogła już teraz umrzeć. Dla polskiej społeczności to jest projekt sztandarowy. Od pierwszego dnia, gdy siostra Michaela przyjechała tu na Litwę z misją budowania hospicjum. Wszyscy byliśmy przy niej, jak przy matce. Zdawaliśmy sobie sprawę, że ona tworzy coś unikalnego, coś, czego na Litwie jeszcze nie było. Wyjątkowością naszego hospicjum jest to, że to pierwsze hospicjum założone na Litwie. Wyjątkowe jest też podejście do pacjenta, szczególnie w świetle wiary. Zarówno chorzy, którzy zbliżają się już do kresu życia, jak i ich bliscy doświadczają pomocy w otoczeniu wypełnionym wiarą. Hospicjum jest ważne dla rodzin i ich bliskich, ponieważ hospicjum daje również wsparcie duchowe, nie tylko medyczne. Dziękuję.
Mam na chwilę obecną zatrudnionych 64 pracowników na etatach po prostu i oni są wspierani w różnych przestrzeniach właśnie przez środowisko wolontaryjne. Ja się śmieję, że u nas w Hospicjum Wileńskim mamy wolontariat 50+ i 50-, bo nawet dzieci, które organizują małe teatrzyki w przedszkolu i rezygnują, że nie będą jeść cukierków i rzucają do skrzyneczki, są wolontariuszami. Kiedy przychodzą, nie wiem, dzieci z drugiej, trzeciej klasy ze szkoły i podlewają w ogrodzie kwiatki, to są nasi wolontariusze. Lubię tu być, po prostu jak człowiek. Nigdy nie oczekując tego, że coś będę z tego mieć, nie? Bo ja po prostu człowiek. Zawsze czuję się, że kiedy przekraczasz te wrota, wejścia na terytorium już hospicyjne, to zawsze czuję się, że wszystkie problemy, cały negatyw, wszystko zostaje za plecami i tutaj przychodzisz już na takie, nie wiem, świętą ziemię. Każdy czuje się jak w swoim domu, jak ze swoim bliskim i stara się być potrzebnym, nawet kiedy jego nie proszą. Często pacjenci zwracają się, że chcą, znaczy, na stacjonarne. I kiedy nie ma miejsc, mówimy, bo dlatego, że stacjonarne u nas jest nieduże, a chętnych jest bardzo dużo. I my mówimy, to my możemy pomóc na razie w domu, a później, kiedy będzie już miejsce, my was zabierzemy na stacjonarne. I bardzo często tak bywa, że ludzie nie jadą już na stacjonarne, dlatego że oni wszystko to samo utrzymują w domu. Pomóc i dla rodziny, i dla chorego, i dla wszystkich bliskich. На першу візиту їде пілінгнярка, лікар і працівник соціальний. А вже пізніше, коли знаємо, які проблеми є, то тоді їду інші спеціалісти, які є потрібні. День добрий! Добрий! День добрий! Сестра Михайля не приїхала дійсі, бо мала ще б дійсі, але мовила, наступні дні приїде. Ну як зараз справи? Ножки трошки. Не болить зараз? Зараз. В углі ніць не болі. А зашчики вже зробили? Сідзо добре, зато і мені ніць не болі. Добре сідзі, не болі. Так. Може, то є непрофесіональне, не можна жити життям тих хворих, прив'язуватися до їх родин, до тих людей, але у мене так не виходить. Я, направда, і переживаю, і плачу, але то я лічу, що є нормально, для того і пацієнти мені хіба то відчуваю і кохаю, направда. Hospicjum nasze pomaga za darmo. Ja wydałam nawet rozporządzenie, gdzie podpisał każdy mój pracownik, że nie wolno mu przyjąć żadnego dowodu wdzięczności, bo w tym momencie ja ich dyscyplinarnie zwalniam z pracy, a nawet księgowa ma obowiązek zawodowy, stanowiskowy, że sprawdza wpływy w przekazach darowizn i jeżeli pojawia się nazwisko związane z nazwiskiem naszego chorego, wykonuje telefon, bo zawsze mamy telefony do osób bliskich naszych pacjentów i zadaje pytanie, czy to od państwa. Jeżeli pada potwierdzenie tak, robi zwroty. Nie przyjmujemy darowizn od osób chorych i ich rodzin. Miłość jest miłością, jest darem i nie oczekuje się za ten dar żadnej zapłaty. Za miłość się nie płaci. Wszystko szczęśliwe, do widzenia. Tutaj Kasa Chorych na Litwie refunduje mi tylko niecałe 50% kosztów. Na chwilę obecną w każdym miesiącu brakuje mi 60 tysięcy euro na każdy miesiąc, żeby utrzymać płynność finansową. W dniu dzisiejszym przyjechała rodzina i przekazała 1000 euro. Oni się nie umawiali, po prostu zostawili. Dwa dni temu przyszła biedna kobieta i przyniosła mi 20 euro, bo chce pomóc hospicjum. To nie jest dużo, ale dla mnie to jest mega dużo, bo to jest dar konkretnego serca, konkretnej osoby. I jeżeli tych osób
pod, powiedziałabym, dach hospicjum pojawi się więcej i każdy ofiaruje cokolwiek będzie mógł, to składowa pomoże przetrwać kolejny miesiąc czy pół miesiąca. Pojawi się ktoś, kto pomoże dalej i żyjemy w ciągłej nadziei, która nie jest matką głupich, ale jest właśnie przestrzenią relacji i pokonania trudności. Bez nadziei nie da się żyć. Nadzieja daje siłę i hospicjum, utrzymanie, to jest nieustanna nadzieja przekierowywana do Boga i do człowieka. I kiedy jesteśmy razem, to po prostu poradzimy. Ja bardzo dużo kupowałam, żeby było na zapas. I to zostało. Teraz moja mama jest chora, ale jej rozmiar nie pasuje. A to my wymienimy, jakie? Nic nie wymienimy, ja to udaję i... Czytamy dużo, że potrzebują pomocy finansowej. Ludzie pomagają, dużo pomagają, ale tego brakuje. Tutaj są ludzie, które potrzebują. Każda minuta jest ważna, każda minuta życia jest ważna. I ten jeden zaszczyt jakiś może kogoś uratować. Cześć, Panie Boże. Szczecin Boże. Szczecin przyjechał. Szczecin? Szczecin? Mój kochany Szczecin. Mój kochany Szczecin. A co ty tu w Szczecinie robisz? Ja do rodziny przyjechałam, ale przyjechałam, żeby wpłacić do hospicjum, bo zawsze płacam. Bardzo dziękuję za pomoc. Zaraz przyjdzie księgowa i się no też właśnie, wszystkim zajmujecie. Dobrze. Często mi pytają, czy jest ciężko w hospicjum pomagać, przychodzić tu. Nie jest to tak ciężko fizycznie, dlatego że to robisz to od duszy, od serca. I jest po prostu ciężko psychicznie, dlatego że dzieci są dosyć w ciężkim stanie, nie widzą, nie gadają, są leżące cały czas, ale przecież oni niektórzy słyszą. Coś tam w swojej głowce myślą i to chcą pokazać. Jeżeli na przykład mam taką dziewczynkę, polubiłam bardzo Ulię, ona mnie ściska. Kiedy ja przychodzę do niej, ona już czuje, że to ja przyszłam. I ona mnie ściska, klaszcze w dłonie, że jest zadowolona, że to ja. Takie słowa piosenki, że spyta Bóg w swym niebie, co dałeś mu od siebie. Często mnie tak pytają, dlaczego pomagam. A ja właśnie przytaczam ten fragment. No i co mu powiesz? A no, nikogo nie zabiłem. Ja mówię, no to chyba trochę za mało. Zaczynam się zastanawiać i w pewnym momencie, a co by można byłoby zrobić? Tak mnie zaczynają pytać, niby jako fachowca, bo znam ciebie. I ty wiesz, co można zrobić, żeby dać mu od siebie. Polska, która tu przyjechała we mnie, przyjechała właśnie na ziemię dawnej Rzeczpospolitej Obojga Narodów, która łączyła wszystkie narodowości, wszystkie wyznania, wszystkie religie. I w codzienności wileńskiej my tego też doświadczamy. W misji hospicyjnej właśnie, gdzie i personel, i pacjenci, i rodziny to są Litwini, Polacy, Rosjanie, Ukraińcy, Białorusini. Wiele narodów i wiele religii. I wiele wyznań. I hospicjum jest tym właśnie takim jednym złączeniem, że człowiek w pełnej godności, i ja wniosę to w sobie właśnie, to co Jezus powiedział. Cokolwiek uczyniście drugiemu człowiekowi, mnieście uczynili. I to się przekłada po prostu na naszą codzienność. Hospicjum Błogosławionego Sopocko widziałbym, rozumiecie, takie jakbym symbol tego, no co może bardzo odważnie powiem, ale tego, co w narodzie polskim może jest najlepsze. Cieszy mnie, że właśnie inicjatorem tego to jest no, osoba siostry Michaeli, że właśnie bardzo dużo środków finansowych to są pieniądze no, narodu polskiego, bo jedzie
na rekolekcje, zbiera pieniądze, przywozi, oddaje tutaj do państwa litewskiego, pomaga tym dzieciom, pomaga chorym. Myślę, że to chciałoby się widzieć prosto, żeby to była taka cecha ogólnoludzka i cieszę, że kiedy to widzisz u przedstawicieli narodu, którego sam jesteś przedstawicielem. Naprawdę, kiedy trzeba pomóc, to naprawdę umieją to zrobić i umieją się dzielić. Jesteśmy bardzo wdzięczni dla polskiej macierzy, która wspiera tą ideę, pomaga dla siostry. To jest projekt, którym pokazujemy dla całej Litwy, w jaki sposób trzeba dbać o tych, którzy są już w przedsionku do Pana Boga. Teraz dla Polaków Wilna i Wileńszczyzny, i nie tylko, i szerzej wziętej Litwy, to jest miejsce niezmiernie ważne, dlatego że ono nas zaczęło jednoczyć. Właściwie już przed 10 laty, kiedy hospicjum tutaj powstało, kiedy zaczęły przychodzić wycieczki nie tylko do kaplicy, w której był malowany obraz Jezusa Miłosiernego, ale po prostu, żeby tutaj być, żeby pomóc. Jest taka druga ambasada polska i tutaj różnej narodowości ludzie przychodzą, no i widzą, jaka ta piękna polska kultura, jaka ta piękne polskie miłosierdzie. Boże, nie daj mi, żebym traciła oszczędzając, ale zyskiwała rozdzielając. I to się stało przestrzenią mojej codziennej modlitwy. I nie chodzi tutaj, bo ja jako siostra zakonna, ja nie mam pieniędzy, ja nie mam konta bankowego, ja nie mam swoich, żebym nie oszczędzała siebie, swoich sił, swoich mocy, tych darów, które Bóg mi dał, powołując mnie do życia, żebym to dawała i z drugiej strony to powraca właśnie, zyskując, mam siłę, żeby dalej dawać. Jestem taka, jaką mnie właśnie przygotował dom rodzinny. Moi rodzice przeżyli II wojnę światową. Była biedna rodzina, ale rodzina kochająca się. I wiedziałam, że mama była w obozie koncentracyjnym za pomaganie Żydom. Zadałam jej pytanie wprost. Mamo, ty się nie bałaś? Przecież za to było wiadomo, że mogą cię zabić. A mama mówi, dziecko, kiedy człowiek jest w potrzebie, nie wolno się bać. Zawsze trzeba do tej potrzeby pójść i pomóc. I ja bym to dzisiaj dedykowała wszystkim. Nie bójmy się, idźmy z pomocą. I zawsze dobro uczynione, ono powraca.